Bardzo fajnie, że jest Konfederacja Korony Polską. Wodło polskie, które jest w tej chwili, to zostało zmienione w 27 roku. Został ujęty krzyż z korony państwa polskiego, z korony orła. I my też powinniśmy w jakiś sposób też się może tu zmobilizować, nawet fundować, czy po prostu no, zrobić, mam taki, wizerunek, gdzie powinniśmy tego orła przywrócić do tej pierwotnej, do pierwotnego wyglądu. Ja tylko bardzo się cieszę, że Pan nam tutaj przedstawił właśnie te globalne zagrożenia. No i właśnie jest ta mowa, musimy stworzyć społeczeństwo obywatelskie. No, tu musimy się w jakiś sposób połączyć, zrobić strukturę oddolną, bo inaczej my, bynajmniej ja jestem w takiej sytuacji, że jestem na różnych spotkaniach i bardzo dobrze. Spotykamy się, ale rozchodzimy się i nie mamy konkretów. A my w tej chwili dosłownie musimy stanąć, jak to mówi, sprawę na ostrzu noża i obronić naszą ojczyznę dla nas i dla przyszłych pokoleń. Nikt za nas tego nie zrobi, a po prostu frymaczą, podając dalej ludziom, którzy są nieodpowiedzialni i będą za nas decydować, no to będziemy nadal niewolnikami we własnym kraju. No, pani jest znakomitą kandydatką w wyborach do różnych pozyskiwać zwolenników. Bez strzału jest zresztą w objawieniach Matki Bożej powiedziane w 54 roku. Matka Boża powiedziała, dopóki nie powstanie krzyż w miejscu, gdzie są rozgrywane sprawy społeczne, nic dobrego dla nas nie wyniknie. Proszę pozyskiwać zwolenników, proszę przekonywać do swoich poglądów. W tej grupie ludzi będę miała chociaż na miastkę dziesiątkę. Z pewnością. No, ale to jest jeszcze za mało. Proszę Państwa, zawsze jest tak, że mamy wielkie apetyty. Chcielibyśmy, żeby było od razu tak jak w niebie, ale realia są czasem bardzo trudne. Niełatwo jest budować coś dobrego, co się ostanie, co zyska poparcie. No przynajmniej trochę, żeby nam się udało zrobić. To już będzie sukces. Nie może być tak chyba, że od razu wszystko zmienimy, bo to, o czym pani mówi, to oczywiście jest słuszny kierunek, tylko musimy patrzeć na realia, no zwłaszcza na tę świadomość ludzi, że nie wszyscy tak myślą i długo jeszcze nie będą tak myśleć. To znaczy, bo jestem od masa, ale to, co my tutaj w tej chwili słyszymy, to już nasza świadomość tu, bynajmniej ja tak odbieram, bo tu ta świadomość chyba liczy. No, proszę bardzo. Panie profesorze, a jaka sytuacja przygodna na uczelni i jacy są studenci? Czy pan profesor ma studentów, którzy myślą tak jak pan? No tak, zadała pani trudne pytanie. Powinienem pozornie rzecz biorąc z łatwością na nie odpowiedzieć, ale nie jest to jednak łatwa odpowiedź dla mnie. Pierwsze dlatego, że ja ze studentami na te tematy niewiele rozmawiam, bo to nie jest przedmiotem moich zajęć. Ja nie prowadzę na przykład konwersatorium ze współczesnej sytuacji politycznej. Gdybym takie zajęcia prowadził, to owszem, ale prowadzę zupełnie inne. Więc młodych ludzi. Tak, to jest osobna kwestia, uświadamianie młodych ludzi, ale to może ewentualnie później o tym powiem. Natomiast gdy chodzi o sytuację wśród pracowników wyższych uczelni, no to jest jak widać. Ja osobiście znam jednego pana, który no myśli tak jak ja, przy czym on się nie wychyla, jest też profesorem KUL-u, ale nie mówi nic publicznie na te tematy. Tak, są też tacy, którzy wiedzą o co chodzi, nawet piszą do mnie czasem maile, ale też absolutnie się nie wychylają. No i jest dużo takich, którzy z przyjemnością nosili maseczki na przykład. I no cóż ja mogłem im powiedzieć. No,
Więc myślę, że w środowisku naukowym jest podobnie jak wszędzie, nad czym ja osobiście boleję, bo ja uważam, że jednak w tych środowiskach powinna być większa świadomość i powinni być trochę mądrzejsi ludzie, ale no nie wszyscy są mądrzy, a druga kwestia, że jest też dużo zastraszonych czy też obojętnych na sytuację i w związku z tym mamy to, co jest. Więc nie miejmy do nikogo pretensji, to zresztą w każdym środowisku tak widać, że gdzie by nie popatrzeć, to są duże podziały i ludzie różnie patrzą i zachowują się wobec tej sytuacji. Dziękuję, że Pani dobry temat wywołała, bo ja chciałam Panu profesorowi zadać pytanie, ale w zasadzie już jest temat wyczerpany. Tylko taka moja osobista refleksja, bo Pani zapytała jak studenci, a u mnie to się na usta ciśnie jak wykładowcy, co student mógłby zrobić w tej sytuacji, bo skala, nie wiem, czy kłopoty, czy konformizmu jest niewyobrażana. To jest nawet to, że ci wykładowcy, powiedzmy, ja mówię o prywatnej uczelni, tak, o jednej z prywatnych uczelni. Oni nie tyle są zobojętniani, co oni są wręcz miejscami tych idei. To jest straszne, że oni studentom, bo przecież studenci są różni, tak, są po 30, koło 40, różni ludzie się w tej chwili kształcą, ale tym młodym ludziom robią kompletną wodę z mózgu. Na przykład taka osoba jak ja to obserwuję, czuję się bezsilna, bezradna. No co wstanę i powiem, no radzisz pan, panie profesorze? Proszę Państwa, odpowiedzi na te pytanie o środowisko naukowe znajdą Państwo na 62 i 63 stronie mojej książki. Nie będę tego powtarzał, bo to jest właśnie problem, który nie od dziś się pojawia. Sprzedajność uczonych i pseudonauka. Takimi hasłami można by to spuentować. Wiele takich przykładów mamy i myślę, że ten proces się w ostatnim czasie nasilił. Teraz właściwie każdą opinię można kupić. Zawsze byli sprzedajni uczeni, ale teraz widzimy to już z całą no, premedytacją, niektórzy się sprzedali, więc nie można tak bezrefleksyjnie ufać, natomiast szukać prawdy jak najbardziej. Panie profesorze, czy zgodzi się Pan, że do zamknięcia systemu kontroli potrzeba już tylko komputerów kwantowych? Ja na początku, teraz powiem co tu na początku. Otóż system będzie zamknięty wtedy, kiedy będzie zlikwidowana gotówka, wprowadzony dochód podstawowy, ale uwaga, liczony według kredytu społecznego, bo prezentacja była w Davos, i rzecz nowa, liczony według śladu węglowego, prezentacja algorytmu była ostatnio w Davos, dzięki sterlingom, który Musk umieścił w orbicie okołoziemskiej, czyli system, który będzie masę tych transakcji wychwytywał, ale potrzeba jeszcze jeden, właśnie tego elementu, którego nie ma, komputera kwantowego, który miliardy tych bo jeżeli nie ma gotówki, no już kupujemy cały czas, tak? Więc tylko do zamknięcia systemu brakuje tylko technikalia, można powiedzieć, technikali, tak? Bo plan jest, ludzie są, konflikty są wywoływane, albo się wywoła i w zasadzie już niewiele brakuje, tak? No, ta wizja, którą Pan tutaj roztacza, jest rzeczywiście bardzo pesymistyczna. W związku z tym ja znowu odwołam się do swojej książki. Tam pada takie pojęcie czarny łabędź. To jest pojęcie z dziedziny ekonomii, ale można je zastosować też do innych obszarów. Czarne łabędzie to są pewne zjawiska, wydarzenia, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Właśnie dlatego, że zachowaniami ludzkimi rządzi też wolność. Znaczy, źle może powiedziałem, że zachowania ludzkie są wolne. My możemy sobie coś zaprojektować,
ale ponieważ ludzie są wolni, wcale ten scenariusz nie musi być zrealizowany. Może się wszystko jeszcze wydarzyć. My nie wiemy co, no łącznie z jakimiś zjawiskami nadprzyrodzonymi. Niektórzy to tak przedstawiają, że nagle coś niezwykłego się stanie, że Pan Bóg zaingeruje w ten świat, którego sami ludzie już nie będą w stanie obronić. Dlaczego nie? No, nie ma dowodu, że tak nie będzie. Ale kto się będzie pytał ludzi? Kto się teraz pyta ludzi? Bo nawiązuję do Pana, że oczywiście no, patrząc tak od strony technologicznej, to jak najbardziej, może ten świat totalnego zniewolenia domknąć się powiedzmy w 2030 roku. Ale czy musi? Czy na pewno tak będzie? Czyli jest opatrzność, wierzymy, że jest opatrzność. Jest i wolna wola, jest przypadek tak zwany. Różnie to można na to patrzeć. W każdym razie nic nie musi się z całą pewnością wydarzyć. Czy dla 10 sprawiedliwych opatrzność może tak pokierować świat? Jak to mówią Amerykanie, są w życiu tylko dwie rzeczy pewne. Śmierć i podatki. Niekoniecznie wszystko inne. Więc proszę nie być takim pesymistą. Ja tę książkę swoją zamykam takim zdaniem. Oczywiście ze wszystkim tu można polemizować, ale piszę tak. Towarzyszy nam lęk, ale też i nadzieja. To nieprawda, że jest ona matką głupich. Jeśli tak w sposób klasyczny, według filozofii klasycznej i wiary chrześcijańskiej spojrzymy na nadzieję, to ona wiąże się ściśle z prawdą. Prawda no, jest tą wartością, do której jeśli dotrzemy, to czyni nas wolnym. Jan Paweł II w rozmowie kiedyś z André Frossardem, to było na początku lat 80., jest ta książka do dziś, można ją czytać, zapytany o to, jakie zdanie w Ewangelii jest według niego najważniejsze. Nie lękajcie się. Nie. Zacytował zdanie z Ewangelii świętego Jana. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. On uważał, że to zdanie jest najważniejsze. Ja osobiście słuchałem wykładów księdza Tadeusza Stycznia, który był uczniem Karola Wojtyły, no jego bezpośrednim następcą na katedrze etyki w Kulu. I ksiądz Styczeń rozwijał ten wątek. On wręcz uważał, że gdyby Chrystus nic innego nie powiedział, gdyby żadne zdanie z jego nauczania się nie zachowało, tylko to jedno, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, to już byłby godny zaufania. A przecież tych zdań Chrystusa mamy o wiele więcej. I tu jest kwestia nawet nie jakiejś wiary, nie światopoglądu religijnego, bo ja wiem, że ludzie z tym mają kłopoty. Nawet też jest tutaj taki rozdział w tej książce, co na to biskupi katolicy. Ja jako profesor Uniwersytetu Katolickiego, który żeby wykładać na Wydziale Filozofii musi mieć aprobatę Stolicy Apostolskiej. Takie są wymogi na Wydziale Teologii, na Wydziale Filozofii. Trzeba mieć aprobatę Stolicy Apostolskiej, żeby wykładać wam ją. No, nie boję się stawiać takiego pytania. Bo wiem, że ono jest też potrzebne ludziom, żeby oni w sposób zdrowy spojrzeli na Kościół, bo wielu ludzi z różnych powodów ma bardzo wykoślawiony obraz Kościoła. To często nie jest ich winą, że oni tak czy inaczej myślą o Kościele. Jest pytanie, czy oni właściwie myślą o Kościele. Tak jak o wszystkim można myśleć właściwie bądź niewłaściwie. Że odbudować trzeba też w sobie obraz Kościoła, obraz świeckich, obraz duchownych, obraz no, tego, po co w ogóle jest Kościół i tak dalej. Więc jeśli tutaj uzyskamy właściwy obraz tych rzeczywistości, to może właśnie wtedy ten Kościół przez nas się odrodzi. Ja
tutaj też pisze, jest takie zdanie, uważam, że to no, dobre zdanie w tej książce jest, mianowicie stawiam tezę taką. Nie musimy się martwić bardziej o Kościół niż o własne nawrócenie. Kościół jest własnością Boga. Jeśli spojrzymy na to tak w perspektywie religijnej, Pan Bóg się troszczy o Kościół. Jest jego firma, że tak powiem, na ziemi. Natomiast moim obowiązkiem jest się nawrócić, metanoeite, zmienić myślenie. I tyle. No, ci, którzy chcieli na siłę zmieniać Kościół, no to często popadli w różne herezje, tak jak Luther chociażby, i nic dobrego z tego nie było. No Franciszek to... Franciszek zaczął zmieniać siebie, nie Kościół. Aprobatą będzie ciężej. To, no ale to wchodzimy na inne obszary. Proszę mi nie zadawać takich pytań, bo ja w tej dziedzinie akurat bardzo dużo wiem. Jak zacznę odpowiadać, to będzie problem, o której pójdziemy do domu. Ale Kościołem jesteśmy my również. Tak, proszę bardzo. Tak. Znaczy tak, pierwszym krokiem jest nawrócenie, a jeżeli już człowiek się nawróci, to następnym etapem jest martwienie się o większość, czyli o Kościół. No tak, no. Na przykład, że może coś powiem. Moim zdaniem, dwa lata temu, gdy zaczęła się ta historia pseudo, to jeden z księży zaczął się o wymyślenie szczepionek na tego koronawirusa. Ja nie słyszałem, proszę ostatnie zdanie powtórzyć. Modlił się o wymyślenie szczepionek. No ja akurat należę do tych ludzi, którzy martwią się przede wszystkim o własne nawrócenie. Natomiast to, czy tam inni się nawrócą w tym kościele, no też ma pewne znaczenie dla mnie, ale widzę, że do wszystkich nie trafię. No, to w rodzinach czasem to dobrze widać, że rodzice są na przykład bardzo pobożni, a dzieci do kościoła chodzić nie chcą, czy odwrotnie. No. Ciężkie sytuacje. To pan już powie z tym Franciszkiem, jak pan tak zagadł. No tak, to odsyłam do innych moich książek, bo ja jestem specjalistą od świętego Franciszka. Akurat tę duchowość trochę tak intelektualnie zgłębiłem. Ale tak pan słów. No właśnie, to co ja mam państwu zagaić? Mówił pan o zmianie. Na czym ta zmiana polega? Ale zmiana jaka? Wieża Franciszka. No mówił pan, że Franciszek się bardziej zmienił. Ale nie, to mylimy pojęcia, bo ja myślałem o świętym Franciszku z Asyżu. Nie, to, bo to a propos odnowy kościoła. To święty Franciszek z Asyżu jest tutaj bardzo dobrym przykładem człowieka, który odnowił skutecznie Kościół. Do swoich naśladowców mówił tylko no, na przykład w ten sposób. Posłał nas Pan do świata po to, żebyśmy czynili pokutę. Albo idźcie i nauczajcie, a jak trzeba będzie również słowem. Takie proste zalecenia, prawda? Jak to może oddziaływać na ludzi. Kiedy Franciszek organizował pierwszą taką, te pierwsze takie spotkanie swoich naśladowców, to przybyło wtedy do Asyżu, czy tam pod Asyż, gdzieś na takie połoniny około 5000 ludzi. Za życia świętego Franciszka. On był tak niesamowicie autentyczny w swoim postępowaniu, w swoim życiu. No, tłumy go otaczały krótko przed śmiercią, kiedy był pierwszym stygmatykiem. No, ale to działanie Pana Boga było. No tak, no, ale to był przykład człowieka niezwykle głęboko nawróconego, który w ten sposób odnowił Kościół. No, niewiele co umiał czytać nawet,
nie znał się na teologii, no nie był księdzem przecież. To nie był duchowny ze święceniami. Ale bardzo bogaty, rodziny rycerskie w ogóle. Tak, i jak już pan wspomniał o Franciszku, to powiem, że ja też mam w swoim życiu przemianę, tak chyba w połowie od świętego Franciszka, kiedy odwiedziłem Asyż 17 lat temu i przeczytałem właśnie to, doszedłem ten dom, gdzie on tam mieszkał, doszedłem, co on tam zrobił, interesować, on playboyem, na pewno też dziewczą. A ja takim byłem trochę też takim udanej moje różami. Jak wróciłem, to mnie zaczęło tak mówić, a może byś tak jak Franciszek dobrze. I tak zaczęło się wydarzyć. Chodząc z torbami na wigilię na bezdomny i tak dalej. I doszedłem do takiej, no, wyższego etapu. Wyższy etap na gratuluję. Nie, wyższy etap umartwiania i ascezy. A on to właśnie, nie rozumiem, jak pan jest do niego mówił. No, odbudził mój kościół, on myślał, że sakiewkę trzeba wrzucić, tak? No, takie sakiewkę. I ten kościół do dziś tam jest, prawda? Ten malutki. Ten jego kościół, w tej kaderze. Tak, proszę ewentualnie przeczytać moją książkę Pisarz i wyznawca w kręgu twórczości Romana Brandstettera, bo Roman Brandstetter to był pisarz, który najpełniej na grunt polski przeszczepił ideały franciszkańskie. Jako twórca, pisarz. Tam bardzo dużo jest wątków franciszkańskich w jego twórczości. No i to jest dobre w czytaniu. To nie jest nudna literatura. Poznaniacy zwłaszcza powinni pamięć Brandstettera podtrzymywać, bo on tam spędził wiele lat swojego życia. Pisarz i wyznawca w kręgu twórczości Romana Brandstettera. Tam znajdą państwo wiele takich myśli wydobytych od Brandstettera, ale bardzo aktualny, gdy chodzi o duchowość franciszkańską. To jest praca naukowa na 400 stron, więc zdaję sobie sprawę, że to nie każdy przeczyta. Natomiast jak już ktoś jest taki heroiczny, jak święty Franciszek, to może sięgnie do tego. Panie profesorze, czy można zabrać o temat... Proszę. Czy można zabrać na temat tego, że tak. Bo zawsze do mnie panie nam przysługiwało. Ja to wyglądam. To tu nasi przedstawiciele, czy to już jest zakończona, czy jeszcze to jest w trakcie. Jak to wygląda? Nie, to najkrócej mówiąc, proszę państwa, są stale prowadzone takie działania, żeby WHO... Panie profesorze, tak. Jeszcze jedna rzecz, tak. Może, żeby tak, bo nie wiem, czy wszyscy są zorientowani, o co chodzi z tym WHO. Może, żeby powiedzieć właśnie, że chodzi o oddanie tej całkowitej władzy dla tego wolności. Tak, no więc, no krótko mówiąc, no, WHO powstała w latach 40. ubiegłego stulecia jako organizacja doradcza dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak wiadomo, ONZ to jest taka organizacja, która skupia wszystkie, czy też prawie... Ona jest bardzo dobrze sponsorowana. Tak, tak, więc przez pewien czas długi WHO miało tylko takie funkcje doradcze i właściwie takie nadal powinno mieć. Ale ponieważ od pewnego czasu zdecydowaną większość budżetu WHO stanowią środki, które pochodzą od instytucji prywatnych, różnego rodzaju fundacji, koncernów i tak dalej, no to organizacja ta stała się narzędziem tychże finansujących ją podmiotów. I w tej chwili obserwujemy taką sytuację, że te podmioty, które by przejęły WHO, chciałyby, żeby ona zorganizowała